Ogień ma swoje dwa oblicza, to takie negatywne, ale ogień ma też swoją drugą stronę. Celem ochrony tego obszaru jest pionierskie stadium wrzosowiska. I pożar jest tym dobrym sposobem. Podpalanie jest zabronione prawem. Tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z dobrze przygotowanym i opracowanym eksperymentem, możemy sobie na takie zjawisko pozwolić.